Pan z wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie zrozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wyobraźcie sobie taką dość dziwną sytuację, może nawet absurdalną, że ktoś jest tak głuchy, że jak mu mówią, nie słyszysz, to on nie słyszy, że nie słyszy i myśli, że słyszy. Jeszcze raz, nie wiem, czy zamotałem trochę. Ktoś jest głuchy i mówią mu, głuchy jesteś, a on nie słyszy i gdzieś wewnętrznie jest przekonany, wszystko dobrze, wszystko słyszę. Chociaż to dziwny przypadek byłby, to my możemy tak mieć w życiu duchowym. Niestety to działa samo na siebie, że jeżeli nie słyszymy głosu Boga,
to nie jest nam w stanie powiedzieć, że my go nie słyszymy i że coś z nami jest nie tak. W takim przypadku człowiek może być nawet religijny i nie wiedzieć, że coś z nim jest właśnie niewłaściwego i powinien się zmienić, powinien otworzyć uszy. Ale jak otworzyć uszy, jak ja nie słyszę, że powinienem otworzyć uszy? I to niestety jest dramatyczna sytuacja człowieka głuchego, duchowo. Jest napisane w tej przypowieści o siewcy, że ziarno może paść między ciernie. I od razu interpretuje też nam Jezus. Gdyby tak bez tej interpretacji spytać nas, co to jest tymi cierniami w życiu duchowym, w naszym życiu, które zagłusza Boże Słowo, to przypuszczam, że poszlibyśmy w takich kierunkach, jakieś poważne grzechy typu zabójstwo, kradzież i tak dalej. Ciężki kaliber grzechów z pewnością zagłusza to słowo, ale w tej interpretacji Jezus poszedł w takim kierunku, które może nas trochę niepokoić, bo On mówi, że te ciernie to są troski doczesne. Troski. Czasami to może nawet do nas nie dotrzeć, że troszczymy się o coś, a to są dokładnie te ciernie, które powodują, że nawet jak dojdzie do mnie słowo, na przykład na mszy świętej, to ono w ogóle nie zaowocuje. To słowo ma moc zbawić moją duszę, a ja po prostu przez różne doczesne troski stracę to słowo. Ziarno nie wyda żadnego plonu. Podobnie u Łukasza jest napisane o sądzie ostatecznym, o sądzie Bożym. Uważajcie, aby wasze serca, czuwajcie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa. Pewnie byśmy się zgodzili, że to poważna sprawa i trzeba coś z tym zrobić. Uważajcie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Właśnie, trosk doczesnych. Te troski w Biblii często są właśnie przedstawiane negatywnie. Bardzo poważna sprawa, jeżeli ktoś się zamartwia, troszczy się. Troski doczesne mogą spowodować, według Biblii, życie też to podpowiada, że człowiek sobie robi piekło na ziemi, a później to piekło utrwala się na wieczność z powodu niczego innego jak doczesnych trosk. Tak mówi Biblia. Biblia też pokazuje pozytywną stronę trosk, bo na przykład święty Paweł troszczył się o kościoły. Tam to samo słowo jest użyte. Więc istnieją takie troski, które są dobre. Albo na przykład Mateusz 6:33. Troszcie się o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Troszcz się. Wszystko będzie ci dodane. Jak o to będziesz się troszczył, będzie dobrze. Więc chrześcijanin to nie jest lekkoduch, nic nie robi, bo Pan Bóg wszystko za niego zrobi, ale on zwłaszcza ma na celu to, żeby skarby gromadzić w niebie. Nie tyle ogarniać wciąż doczesne troski i to mieć na pierwszym miejscu, ale skarby gromadzić w niebie. Bo może się okazać, że takie prozaiczne rzeczy naprawdę zabiorą nam niebo i szczęście. Podam wam przykłady. Wyobraźcie sobie, najpierw banalne, a później poważniejsze, że ktoś jest na mszy niedzielnej w kościele i zamiast rzeczywiście posłuchać tego słowa, odnieść do siebie, wyciągnąć jakąś sok dla siebie, żeby ten on nasycił, to na przykład rozmyśla, co na obiad, a jak pojadę do rodziny, to coś się wydarzy, coś tam mam w lodówce, będzie trzeba dokupić. To pewnie nie dzisiaj, to jutro, paliwa mało w samochodzie, a jak tam pojadę, to się pobawię z tą wnuczką i tak dalej. Wciąż to może być w głowie i nawet jak człowiek wyjdzie i zamiast o Bożym Słowie, to wciąż o takich doczesnych rzeczach może myśleć. Nie ma w jego głowie miejsca na coś innego, wciąż są takie chwasty. Doświadczenie pokazuje, że słusznie nazywa troski Jezus cierniami, ponieważ bardzo można poranić się tymi zmartwieniami. To teraz może poważniejsze zmartwienie. Ktoś przychodzi na modlitwę i bardzo się zadręcza tym, że ktoś z rodziny jest chory albo ktoś odszedł. Jest jakieś poczucie straty i nie ma w tym oddania Bogu, tylko jest takie skupienie na sobie. Tak jak Maria, gdy straciła Łazarza, to nie wyszła do Jezusa, ale zamknęła się w domu i po prostu prawdopodobnie, wiecie, jest taki stan, w którym odejdźcie ode mnie, chcę być sam i ja i mój ból, nic innego się nie liczy. Ta sama Maria i jej siostra Marta, które też troszczyły się o różne rzeczy.
A propos trosk. Jedna troszczyła się o usługiwanie, druga o modlitwę. Wiemy z tej sceny, że trzeba to wypośrodkować. Troski doczesne mogą bardzo uprzykrzyć życie. Kto ma różne zmartwienia i wciąż o nich myśli, ten wie, jak może życie stać się straszne. Jak wielkim cierpieniem może być życie, gdy się człowiek zamartwia. Jak czasami drobne rzeczy potrafią człowieka przerosnąć i może nawet człowiek rozumie, po co ty się martwisz, ale dalej się martwi i nie potrafi sobie z tym poradzić. Co mówi Biblia o tych troskach, co z nimi należy robić? Po pierwsze, uważać na te troski doczesne. Uważać. Być czujnym właśnie w tym temacie. Na temat zamartwiania się, troszczenia się o różne doczesne sprawy. Uważać. Po drugie, jest napisane u świętego Piotra w pierwszym liście: wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Uwierzyć w to, że Bogu zależy na mnie, że mnie kocha i dlatego On weźmie te troski i sam będzie je dźwigał. To jest możliwe. Ja mogę to Mu oddać i On będzie się tym zajmował. Tylko żeby wtedy nie zrobić takiej fatalnej rzeczy, że spełni się to powiedzenie, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, bo oddałem pod warunkiem, że zrobi się coś tak, jak ja bym chciał. A jak nie jest takie zdrowie, jak ja bym chciał, to nie, jednak ja sam, tam po swojemu, w grzeszny sposób. Na przykład pójdę do bioenergoterapeuty albo w inny sposób, żeby to jednak zdrowie było. Wszystkie troski swoje przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. I dochodzę do bardzo ważnego punktu, że różne zmartwienia, które mogą uczynić z życia piekło, nie przesadzam, pewnie wiecie, o czym mówię, można szczerze oddać Maryi, Bogu przez Maryję, przez jej ręce. Może to się dokonać. Naprawdę życie jest wtedy lżejsze, szczęśliwsze, naprawdę. Oczywiście to jest później bolesne, bo takie ego nasze mocno dostaje, że nie jest tak, jak ja bym chciał. Że nie poszło tak, jak ja bym sobie życzył. Trzeba przeżyć wtedy to swoje ego, które to jęczy i stęka. Właśnie wtedy, gdy coś oddałem i coś wymyka mi się spod kontroli. To jest też zresztą to powiedzenie: Jezu, Ty się tym zajmij, prawda? Oddaj, robię co w mojej mocy, na co mam wpływ, reszty nie ruszam, bo nie chcę mieć więcej wpływu, niż mogę mieć. Nie chcę ludźmi manipulować, nie chcę wkraczać w jakieś rzeczy, w które nie powinienem wkraczać. Oddaję to Bogu, żeby On sam działał. W psalmie 37 czytamy: zaufaj Bogu, a On sam będzie działał. Tu potrzebna jest duża wiara. Wiara Abrahama. Wrócimy z tym Izaakiem. Wrócimy. Choćby miałby go Pan Bóg wskrzesić z martwych, wrócimy. Poczekajcie tutaj u podnóża góry. Wrócimy. Pan Bóg znajdzie sposób i znajdzie ofiarę. Potrzebna jest niemała wiara, żeby sobie poradzić z tymi troskami. Żeby życie nie tylko polegało na tym, że muszę się zatroszczyć o dom, o dach, o odzienie. Czekajcie, trzy są takie kategorie, które Ewangelia podaje. Czemu troszczycie się o odzienie, o pożywienie i o dach nad głową? Takie podstawowe potrzeby nasze. Popatrzcie na lilie polne, na kruki i tak dalej. Troszczcie się przede wszystkim o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, wszystko będzie wam dodane. I wielokrotnie wam powtarzałem te słowa: zajmij się swoim nawróceniem, Pan Bóg zajmie się tobą. Oddaj Bogu pewne rzeczy, niech On tym zarządza, a ty zajmij się tym, żeby w głowie mieć: Panie Boże, jak Tobie przyjemność sprawić, jak Tobie radość sprawić, jak się nawrócić, jakimi środkami zmienić coś w swoim życiu, jak być lepszą w rodzinie. To może być w mojej głowie. Mogę coś doczytać, mogę coś posłuchać, żeby zrobić to, co w mojej mocy, by było lepiej. Resztę Pan Bóg dokończy, bo On rzeczywiście mnie kocha i troszczy się o mnie. I nawet jak pewne rzeczy się walą, to ja dalej mogę mieć ufność, że Pan Bóg sobie poradzi. Jak ma się coś zawalić, niech się zawali. Pan Bóg wie, co robi. To wezwanie do takiego oddania totalnego niech spowoduje, że głowa będzie lżejsza. Więcej tam przestrzeni się znajdzie w tej głowie. A co w zamian będzie? No właśnie, Boże Słowo. Boże rozmyślanie, konferencje, rozmyślanie na różańcu.
Bo jak już się wycięło te, czy zaorało te chwasty i jest ziemia już żyzna, to trzeba tam coś zasiać, Boże Słowo, bo znowu chwasty wyrosną. Stąd moja troska i prośba o was, do was, do nas, żebyśmy czytali Biblię. Wiele razy też to powtarzałem. Żebyśmy korzystali z lektury duchowej, też zwłaszcza w akcji Jerycho o tym wam opowiadałem. Kto nie wie, o co chodzi, jest zeszyt walki duchowej w przedsionku. On służy temu, żeby systematycznie walczyć, żeby to, co przepisane dla życia duchowego, spełniać i nie pominąć czegoś, co jest istotne, między innymi Bożego Słowa. Żeby w ogóle dać Bogu szansę do tego, żeby był tym siewcą, który przechadza się po moim sercu i rzuca na skałę, na drogę, ale w końcu gdzieś na ziemię żyzną i coś wyrośnie, co będzie ubogacało mnie i ludzi dookoła mnie. Dać Bogu szansę być siewcą w moim sercu poprzez czytanie, poprzez słuchanie Słowa Bożego, to bardzo ważne. I jedno z ostatnich moich, to teraz najważniejsze wezwanie. Nie zapominajmy, że po prostu jesteśmy na Eucharystii. I to jest na ten moment najważniejsze, bo tu i teraz na Eucharystii dokonuje się zbawienie. Tu i teraz możemy się oddać, tak jak rozumiemy, na tyle, na ile nas stać, na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile mamy siły w sobie, możemy zostawić na ołtarzu te swoje różne troski, które może przez wiele lat chwytaliśmy i nie widzieliśmy zupełnie innych rozwiązań. Nie usłyszeliśmy tego, że można inaczej żyć. Że ktoś tym może się zająć. Jest Bóg, który mnie kocha i On rzeczywiście ponaprawia to, co ja latami próbowałem naprawić i było tylko gorzej. Mogę to zostawić teraz na ołtarzu. Powstańmy, niech ten moment będzie dobrym czasem na to, by wyznać naszą wiarę.